Rezerwy Lecha lepsze od poznańskiej Warty. W rozegranym we Wronkach meczu trzeciej ligi kolejarz pokonał Zielonych 4-2. Pierwsze minuty to zdecydowane ataki gospodarzy i szybko strzelony gol, który wyraźnie podłamał warciarzy. Dawid Kownacki. Jest jeden, gol, proszę Państwa! Najlepiej w polu karnym zachował się Dawid Kownacki, który zdobył pierwszego gola w tym meczu. Młody napastnik, który wraca do zdrowia po kontuzji stawu skokowego, dostał dobre podanie od Mateusza Klichowicza i zrobił to, co do niego należało. Trafienie kolegi na antenie Lech TV komentował zmagający się z urazem pleców obrońca Lecha Jan Bednarek. To była kwestia czasu, aż Dawid strzeli bramkę. Dzisiaj jechaliśmy autem do Wronek i rozmawialiśmy, że Dawid na pewno strzeli, się udało. W końcu przełamał, bo dawno nie strzelił bramki, kontuzje mu w tym przeszkadzały i w końcu się udało i miejmy nadzieję, że będzie już teraz strzelał w każdym meczu. Drugi gol to kolejna dobra akcja Klichowicza. Przy pierwszym zanotował asystę, drugiego strzelił już samodzielnie po precyzyjnym podaniu Jakuba Serafina. Szybkie prowadzenie nieco uśpiło Lechitów, a podrażniło ambicje gości. Warta przejęła inicjatywę i coraz częściej zagrażała bramce strzyżonej przez Kamila Czaple. Lechici mieli problem z utrzymaniem się przy piłce, choć często przyspieszali, grali jednak niedokładnie. Sytuację wykorzystali podopieczni Tomasza Bekasa. Po dwójkowej akcji najlepszego w ekipie Zielonych duetu Ciarkowski-Spławski, ten drugi zdobył bramkę kontaktową. Warciarze rzucili się do ataku, ale gola kolejny raz strzelił Lech. Szczęściu. Po ładnie wyprowadzonym kontrataku w pole karne piłkę wkopnął Klichowicz, a w zamieszaniu największym sprytem wykazał się Jakub Serafin. Po raz pierwszy grający już jako członek pierwszej drużyny młody pomocnik ustalił wynik meczu po pierwszych 45 minutach. W drugiej części gry na boisku nie oglądaliśmy już Dawida Kownackiego, który ruszył do Poznania, by zdążyć na wyjazd pierwszej drużyny do Kielc. Na boisku zastąpił go Piotr Kurbiel i uczynił to bardzo skutecznie. Po okresie przewagi Warty i kilku dobrych sytuacjach bramkowych gości kolejnym świetnym podaniem popisał się Mateusz Klichowicz. Emocje były jednak do końca, bo po dośrodkowaniu byłego Lechity Franciszka Siwka swojego drugiego gola w tym meczu zdobył Spławski. Warta atakowała, ale szansę na choćby remis straciła przez fatalne zachowanie Adriana Laskowskiego. Obrońca Warty, mając już na koncie żółtą kartkę, bezmyślnie symulował faul w polu karnym Lecha. W pierwszej połowie arbiter przymknął oko na podobną próbę oszustwa Spławskiego. Tym razem pokazał warciarzowi żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. Lech do końca szanował piłkę i po ostatnim gwizdku na tablicy wyników wciąż widniał rezultat 4-2. Rezerwy Lecha wygrały czwarte kolejne ligowe starcie i w grupie kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej trzeciej ligi pną się w górę tabeli.